Najwyższa Izba Kontroli nie rekwiruje praw jazdy, nie zabiera dowodów rejestracyjnych, nie wystawia mandatów, ale dość skrupulatnie przyjrzała się ostatnio flocie policyjnych samochodów. Wniosek. Radiowozy są wyeksploatowane. Średni wiek osobowego radiowozu to 7 lat, furgonetki ponad 8,5 roku. Co czwarty policyjny pojazd ma ponad 200 tysięcy kilometrów przebiegu. W 2015 roku zmieniono kryteria uznawania sprzętu za zużyty, dzięki czemu formalnie zmniejszono liczbę pojazdów, które powinny zostać wycofane z eksploatacji z 40%. W styczniu 2015 roku do 13% w lipcu 2015 roku. Jednak nawet pomimo zmiany kryteriów uznawania samochodów za zużyte na koniec 2016 roku. Nadal 14% użytkowanych pojazdów nadawało się do wycofania z eksploatacji. Samochody, nawet jeśli spełniały kryteria zużycia, nie były wycofywane i między innymi z powodu braków sprzętowych najczęściej jeździły dalej. Okazuje się, że niepokój inspektorów NIK budzi także stan uprawnień policjantów do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Alarmujący jest fakt, że znaczny odsetek policjantów, ponad połowa funkcjonariuszy w komendach wojewódzkich i 1 trzecia w komendach powiatowych nie może kierować pojazdami uprzywilejowanymi, bo nie posiada odpowiednich zezwoleń. Z drugiej strony z ustaleń kontroli wynika, że ponad 80% ankietowanych policjantów używało pojazdów uprzywilejowanych. Okazuje się, że co piąta ankietowany policjant włączał sygnały uprzywilejowania, Chociaż według prawa nie mógł tego robić, bo nie miał wymaganego zezwolenia. Z kolei co dziesiąty ankietowany nie użył pojazdu służbowego jako uprzywilejowanego, chociaż sytuacja tego wymagała, właśnie dlatego, że nie miał zezwolenia. I mimo tego stanu rzeczy, w szkoleniach z techniki jazdy udział wzięła znikoma ilość funkcjonariuszy. Głównie byli to policjanci z drogówki. W 2016 roku na kursach centralnych przeszkolono jedynie 240 policjantów, czyli nieco ponad. 12% zapotrzebowania. Znikoma była także liczba szkoleń lokalnych. Uwagę inspektorów zwrócił też fakt wymagania od funkcjonariuszy indywidualnych polis OC ubezpieczających od odpowiedzialności za szkody w mieniu pracodawcy. Policjanci muszą opłacać takie polisy z własnych środków. Wymóg ten ograniczał dostęp do szkoleń tym policjantom, którzy z własnych środków nie zakupili odpowiedniego ubezpieczenia. A zdarzeń z udziałem pojazdów policyjnych w badanym przez NIK okresie 2015-16 było naprawdę Dużo. Średnio ucierpiał co trzeci samochód policyjny. Jak wyliczono, do szkód dochodziło niemal co godzinę. Więcej niż połowa z 16 tysięcy szkód w pojazdach służbowych w latach 2015-2016 powstała z winy funkcjonariuszy oraz pracowników policji. Może to wynikać z braku szkoleń z technik jazdy. Czy też braku weryfikacji rzeczywistych umiejętności policjantów za kierownicą. Nie wszystko jednak można zrzucić na karb braku szkoleń czy niedostatecznych umiejętności funkcjonariuszy. Znaczna część tych szkód wynikała także z braku należytej ostrożności lub z nieprawidłowego wykonania prostych manewrów jak parkowanie, cofanie, zawracanie. I jeszcze jedna ciekawostka. W większości skontrolowanych komend nie wykonywano na czas badań technicznych floty. Zdarzały się przypadki, że dopuszczano do użytkowania samochody pomimo braku aktualnych wpisów potwierdzających sprawność pojazdów w dowodach rejestracyjnych.